Cześć, witamy w kolejnym odcinku Easy Polish. Mamy przepiękny październikowy dzień, świeci ciepłe słońce, wszędzie są żółte liście, dlatego dzisiaj rozmawiamy z ludźmi o jesieni, o tym, jak wygląda ona w Polsce i co warto robić w tym czasie. Jak zazwyczaj wygląda jesień w Polsce? Różna, ale czasami jest zimno i mokro, czasami jest ciepło i kolorowo. Żółto. Tak jak dzisiaj, czyli słońce, kolory. Zazwyczaj jest słoneczna, ma piękne kolory, żółte, pomarańczowe, czerwone. Ma babie lato. A co to jest babie lato? Babie lato, takie niteczki, które się snują między drzewami najczęściej. No, przeważnie jest słonecznie, uważam. No, piękne żółte drzewa, mieszają się kolory, no jest pięknie, dlatego dzisiaj tu jesteśmy. No jesień w Polsce jest piękna, przede wszystkim przez kolorowe liście i spacery. Najpiękniej jest w górach, bo w górach są już w tej chwili wszystkie kolory, bo dopiero wróciłam stamtąd. Także tam już są wszystkie kolory jesieni. Od żółci do czerwieni, przez brązy wszystkie są. No i właściwie ulubiona pogoda nasza. Na pewno w Polsce jest bardzo kolorowo w tym czasie. Są piękne żółte, pomarańczowe, czerwone liście. Jeżeli jest tylko ładna pogoda, to wtedy warto spacerować. Piękna jesień jest w polskich górach. Natomiast nie zawsze jest ta piękna pogoda. Właśnie mamy drugi dzień, a wcześniej cały czas padało, było szaro. A jaka pogoda jest zazwyczaj jesienią w Polsce? Jesienno. Czasami jest też szaro-buro, nieprzyjemnie. Za oknem pada deszcz i nie chce się wychodzić. No a trzeba korzystać z takich słonecznych dni jak dzisiaj. Szanowni Państwo, od 2 października lało w tym kraju, było 5-8 stopni Celsjusza. Dopiero to jest w zasadzie drugi dzień, kiedy można wyjść pospacerować. Więc tak w Polsce cała jesień wyglądała to bardzo chętnie. W zeszłym roku mieliśmy ładną jesień, rzeczywiście, ale w tym roku no, nie rozpieszcza nas ta pogoda. A które miejsce szczególnie powinien odwiedzić obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski właśnie jesienią? No ja uważam, że góry. A któreś konkretnie miejsca? No ja z Beskidu wróciłam. I tam jest pięknie, są w górach, jest w ogóle pięknie, wszędzie u nas w górach jest pięknie w jesienią, bo są różnorodne rośliny czy drzewa i kolory, są piękne kolory jesienne są. Miejsce może góry? Ja myślę, że tak. No może... ja bym się wybrała na przykład w Pieniny. A dlaczego w góry? No bo jak wyjdziemy trochę wyżej, to właśnie tam możemy zobaczyć, jak pięknie te lasy mieszane wyglądają. Na pewno góry, bo tam najwięcej kolorów. I co tam warto robić w tych górach, gdyby tak ktoś się wybrał na wycieczkę? Spacerować. Spacerować i wdychać. A ma Pani jakieś swoje ulubione miejsce tam? Wisła. A co powinien zabrać ze sobą obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski jesienią? To znaczy z ciepłych krajów? Na przykład. Ciepło, no to na pewno się ciepło musi ubrać, bo u nas jesienią to jak gdzieś 10 stopni, no to jest ładnie. Kurtkę przeciwdeszczową przede wszystkim. I buty. Dobre buty, no bo jednak no, pogoda robi swoje, także trzeba się dobrze i ciepło ubrać. No aparat fotograficzny. Parasol. No kurtkę przeciwdeszczową też, bo nie zawsze jest piękna ta złota. Polska jesień, czasami jest to mżysta, deszczowa. A czy jest coś, co w Polsce można robić tylko jesienią i o żadnej innej porze roku się nie da? Jeszcze nic nie mówiliśmy o grzybobraniu. O, można zbierać grzyby, owszem. No. Zbierać grzyby. A jakie grzyby w Polsce na przykład? Podgrzybki. Prawdziwki. Kurki. Maślaki, kurki. Zbierać liście. I grzyby. Jak widać. A czy jest coś, za co lubi Pani jesień? Tak, za kolory. A co lubi Pani robić jesienią na przykład? Czego nie robi Pani o żadnej innej porze roku? Zbieram winogrona i jem. A czy jest coś, za co lubi Pani jesień? Właśnie za kolory i za taki zapach, który jest niepowtarzalny, takiej gnijącej zieleni. I to jest taki bardzo sympatyczny zapach. Ja go przynajmniej bardzo lubię. To już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że kiedyś sami będziecie mieli okazję przyjechać do Polski jesienią i na własne oczy przekonać się, jak pięknie jest tu o tej porze roku, a już za tydzień zapraszamy Was na odcinek Super Easy Polish o pogodzie. Do zobaczenia!